Na początek mam do Was jedno bardzo ważne pytanie. Postarajcie się w jednym zdaniu opowiedzieć, o czym jest film Akademia Pana Kleksa. W jednym zdaniu przedstawić jego główną tezę, główny wątek fabularny. To nad czym teraz się będziecie zastanawiać, a co w przypadku tego filmu nie jest tak łatwo określić, fachowo nazywa się Logline. W świecie idealnym, gdy ktoś wpada na pomysł jakiegoś filmu, to nim w ogóle powstanie scenariusz, idzie do osoby, która mogłaby być zainteresowana realizowaniem takiego filmu i prezentuje właśnie logline. Stara się jednym zdaniem opowiedzieć o swoim filmie określić, czym on jest o czym on ma być i tym jednym zdaniem zainteresować odbiorcę. Potem, nim powstanie faktyczny scenariusz, tworzy się coś w rodzaju synopsis. Synopsis to jest mniej więcej streszczenie całego filmu na jednej stronie, takie mini opowiadanie. I potem, dopiero z tego synopsis, tworzy się bazowy scenariusz. Ja tu mówię oczywiście o świecie idealnym, książkowym. I z każdego filmu, z każdego dobrego filmu, tego rodzaju logline można stworzyć. W jednym zdaniu opowiedzieć o jego głównym wątku narracyjnym. I wróćmy do mojego pytania. Zastanowiliście się, o czym jest Akademia Pana Kleksa? Jestem przekonany, że każdy z was, gdy już wymyśli, o czym mógłby ten film być, to wasze odpowiedzi będą się różnić, że każdy z was powie coś innego. I ja się tak zastanowiłem sam, aż musiałem sobie to wszystko spisać, bo to nie jest takie proste. Mianowicie, o czym ten film mógłby być? Gdybyśmy mieli stworzyć taki logline dla Akademii Pana Kleksa. Czy jest to film o wilkach, które atakują Akademię? Drama nie do końca, bo wątek wilków, które atakują Akademię, zaczyna się tak naprawdę mniej więcej w połowie tego filmu, więc nie jest bynajmniej motywem przewodnim. Czy jest to może film o losach księcia Mateusza? Nie jestem w takim. Jestem księciem. Ponownie nie do końca. Jest to wątek, który owszem się pojawia, który jest pewnego rodzaju pobudką dla wilków do zaatakowania Akademii, ale bynajmniej nie jest to wątek, na którym się koncentrujemy. Czy jest to może film o Adzie, która poszukuje swojego ojca? Ada! Przestań go w końcu szukać, mamo! Też nie do końca. Jakkolwiek brzmi to naprawdę fajnie i osobiście uważam, że oparcie tego filmu na tym wątku mogłoby być naprawdę interesującą rzeczą, tak jest to wątek, który tak naprawdę pojawia się tylko we wstępie, jest zaznaczony i nie bardzo kontynuowany. No to w takim razie, czy jest to film o Akademii Pana Kleksa, po prostu przedstawiający naszą Akademię? Nie do końca. Owszem, jest to istotny element całej opowieści, ale nie najważniejszy. Gdybym miał określić, czym ten film chciał być, to wydaje mi się, że jest to film, który chciał być opowieścią o emocjach, opowieścią o empatii. Co to jest empatia? Tylko ja w tym momencie już do końca nie wiem, czy jest to stwierdzenie, które. Samo wpadło mi do głowy po obejrzeniu filmu: czy może jest to stwierdzenie, które zasłyszałem gdzieś w materiałach marketingowych i wywiadach z twórcami? Ale gdybym miał określić, czym twórcy chcieli, żeby ten film był, to właśnie byłby to film o odkrywaniu siebie, o odkrywaniu swoich emocji, o sprostaniu pewnym wyzwaniom. To wydaje mi się, że jest taka najważniejsza treść, którą twórcy chcieli tym filmem przekazać, która oczywiście zupełnie się nie udała. Ale tak mi się wydaje. Jednak w momencie, w którym coś nam się wydaje, w przypadku logline, tego jednozdaniowego streszczenia opowieści, to znaczy, że coś tu nie zadziałało. Jeśli nie jesteśmy w stanie w jednym zdaniu określić, czym film jest, o czym opowiada, to już powinna nam się zapalić czerwona lampka, że coś tu chyba nie, nie działa. Że gdzieś gubimy główny wątek tej opowieści, który w przypadku Akademii Pana Kleksa praktycznie nie istnieje. I to już, mamy, to już mamy nadrzędny, najważniejszy problem tego filmu. Przejdźmy sobie dalej. Gdy już określiliśmy, że trudno stwierdzić, o czym ten film w zasadzie jest, to rzućmy okiem na to, jakie elementy konstrukcji fabuły zawiera. Takie główne segmenty, typu wiecie, nawet przekładając to na język wypracowania z polskiego. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Zawiązanie, wprowadzenie do akcji, zawiązanie akcji, zakończenie akcji, wiecie. Podzielmy ten film na segmenty fabularne. Film trwa dwie godziny. I teraz. Pierwszy element filmu nazwałbym swego rodzaju ekspozycją. Cześć tato. Dzisiaj są moje dwunaste urodziny czyli wstępem do całej narracji. Jest to ten element filmu, gdzie mamy tą głównie zrealizowany w formie narracji z offu, gdzie Ada opowiada, rozmawia, mówi do telefonu, poznajemy głównych bohaterów, poznajemy te wszystkie dzieci, które będą dostarczone, że się tak wyrażę, do Akademii Pana Kleksa, poznajemy matkę głównej bohaterki, poznajemy Mateusza, mamy zawiązanie akcji z tymi wilkami i cały ten element, cała ekspozycja, która głównie jest zrealizowana właśnie w formie Mówienia do telefonu trwa 20 minut. Powiedziałbym, że ten wątek kończy się w momencie, gdy nasza dziewczynka, Dyada, trafia do Akademii pana Kleksa, trafia do tego magicznego świata. Tutaj się kończy wstęp. Ponownie zwracam waszą uwagę, że ten wstęp trwa 20 minut z dwugodzinnego filmu. Następnie mamy przedstawienie Akademii pana Kleksa. W pewnym sensie jest to tak naprawdę dalszy ciąg wstępu do filmu, ale Nazwijmy to na rzecz tego materiału osobnym segmentem. Dziewczynka trafiła do magicznej krainy, wchodzi na teren Akademii Pana Kleksa i tam się dzieją rzeczy. Witam w Akademii Pana Kleksa. I przedstawienie Akademii Pana Kleksa trwa 35 minut. Jest to segment, w którym gdzieś tam pojawiają się jakieś mniejsze lub większe scenki dialogowe pourywane, ale tak naprawdę całość koncentruje się tylko i wyłącznie na pokazywaniu. Różnych pomieszczeń w Akademii Pana Kleksa, różnych zajęć z Panem Kleksem, na puszczaniu muzyki, na tańczeniu, na ogólnej zabawie na terenie Akademii. Tak mógłbym to streścić. Tak naprawdę, godzina filmu jest wstępem, jest zawiązaniem akcji. Jest nawet nie tyle zawiązaniem akcji, bo do tego dopiero dojdzie, jest prezentacją świata i prezentacją bohaterów. Godzina z dwóch godzin czasu trwania. To jest kolejna czerwona lampka. Jakikolwiek balans kompozycyjny tego filmu jest wyrzucony do kosza. On nie istnieje. Godzina filmu to jest wstęp z dwugodzinnej produkcji. Zaraz sobie przejdziemy do opowiadania konkretnie o tych segmentach, ale na razie chciałem Wam pokazać taki ogólny szkielet kompozycyjny. Po godzinie filmu mamy zawiązanie akcji. Wreszcie. Stałem się tym, czym jestem dzisiaj. To jest ten moment, w którym nasza bohaterka opowiada o Mateuszu, dowiadujemy się, że Mateusz był kiedyś człowiekiem, został ptakiem, miał tam problemy z tymi wilkami itd., itd. I to zawiązanie akcji trwa 10 minut. Mieliśmy godzinny wstęp, a na zawiązanie akcji, na rozpoczęcie przygody, twórcy poświęcają 10 minut. Zastrzeliłeś króla wilkusów? To jest moment, właśnie, gdy się dowiadujemy o tym, kto jest Poszkodowany, kto jest głównym złoczyńcą, dowiadujemy się, że te wilki będą zaraz atakować Akademię Pana Kleksa. Tutaj rozpoczyna się akcja filmu. I momentem takiego pełnoprawnego rozwinięcia skrzydeł dla opowieści jest moment, gdy bohaterka razem z Albertem, tak chyba ma na imię ten chłopczyk z dłuższymi włosami, wyrusza w podróż. Na teren akademii przychodzi ten, ten dzieciaczek, pół wilk, pół człowiek. On w pewnym momencie ucieka z akademii, do wyjącego, wyjąc do księżyca. No i nasza bohaterka wraz z Albertem wyruszają w podróż, żeby go odnaleźć. I to jest moment, gdy film tak naprawdę się rozpoczyna. Albert, chodź. Zatem akcja filmu zaczyna się, gdy mamy na liczniku godzinę i 10 minut. I to jest moment, gdy tak naprawdę doświadczymy czegoś, co można nazwać filmem fabularnym. Bo to, co się działo do tej pory, trudno nazwać jakąkolwiek sensowną historią. W tym momencie zaczyna się tak z punktu widzenia, gdybyśmy tę samą, samą końcówkę, samo już to zawiązanie akcji i rozpoczęcie przygody określili, takimi mechanizmami konstrukcji scenariusza, kina, akcji, jakiegokolwiek, to tutaj już jest to poukładane, wbrew pozorom, całkiem sensownie. Mamy wyruszenie w podróż naszej głównej bohaterki, czy tam drużyny, główna bohaterka i Albert. Mamy pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Wilgusy... Wilki atakują Akademię Pana Kleksa, jest... coś się dzieje, jest jakaś akcja, złe siły... próbują pokonać tych dobrych. Nasza bohaterka powraca z tej swojej podróży, stara się pokonać wilki. Przegrywa. To jest bardzo ważny moment. Zwróćcie uwagę, że w wielu filmach, kina akcji mamy moment, gdy nasz bohater przegrywa. To jest bardzo istotny moment, gdzie pewnego rodzaju szala, dynamizm opowieści się zmienia. Nagle ten hero, ten bohater, ta, ta, ta silna postać przegrywa walcząc ze złem. Wszystko po to, aby po pewnym czasie doszło do przemiany bohatera, gdy dzieje się coś, co wzmocni jego siły, gdy spowoduje, że on wróci mocniejszy, wróci silniejszy i wygra. Ze złem. I ta przemiana tutaj również następuje. Zwróćcie uwagę, że Ada w pewnym momencie wraca do świata rzeczywistego. Tutaj się dzieją różne wydarzenia, które powodują, że ona nabiera pewności, zaczyna rozumieć, zaczyna być mocniejsza. Jest to symbolizowane w pewnym sensie tą konfrontacją z tym ujadającym psem. Że konfrontując się z psem, który ujada i zawsze powoduje, że ona od niego ucieka, tak naprawdę konfrontuje się z własnymi słabościami i nabiera siły. No, według mnie, okej, okay, już nie będę się czepiał, jest to nawet. Spoko poprowadzone. Więc mamy tą przemianę w bohaterce, że ona nagle ze świata rzeczywistego powraca znowu do Akademii Pana Kleksa, aby ostatecznie zwyciężyć nad wilkami. I to, co się tutaj dzieje, z punktu widzenia takiej konstrukcji narracyjnej jest klasycznym kinem przygodowym i tak warsztatowo tutaj oczywiście nie ma się do czego przyczepić. Jednak dzieje się to wszystko zdecydowanie za późno. Nie może być sytuacji, w której tak naprawdę rozpoczęcie filmu, zawiązanie akcji następuje mniej więcej z trzech czwartych czasu trwania filmu. Balans scenariusza jest tutaj wywrócony do góry nogami, praktycznie w ogóle nie istnieje. I to właśnie powoduje, że ten film wydaje się miałki i trudno określić, o czym on jest, bo nacisk tak naprawdę jest tutaj położony na zupełnie złe elementy w konstrukcji tego scenariusza. I doświadczając takiego tempa narracyjnego, my nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Na co twórcy chcieli tak naprawdę położyć nacisk? Bo jest tu wiele elementów troszkę tak zaznaczonych, szarpniętych, gdzieś tam zaakcentowanych, ale one giną w natłoku teledyskowości, słabego montażu, pogubionej historii. I to właśnie powoduje to jest element, który spowodował, że mieliście problem z loglinem, z określeniem w jednym zdaniu, o czym ten film jest. Kompletnie oczywiście nie pomaga, że każdy z tych segmentów, o którym teraz sobie opowiedzieliśmy, jest bardzo słabo zrealizowany. Wstęp, czyli ekspozycja do filmu, ten 20-minutowe prezentowanie bohaterów, jest w głównej mierze zrealizowane w formie gadania głównej bohaterki do telefonu, co w ogóle nie jest interesujące. Moment wprowadzenia Mateusza oraz cały wątek rekrutowania dzieci do Akademii Pana Kleksa został bardzo słabo wmontowany i trudno z niego wywnioskować tak naprawdę jakikolwiek ciąg narracyjny. Ole! Tutaj mieliśmy ten moment, te momenty właśnie, gdy nagle akcja jest przerwana krótkimi wrzutkami z różnych krajów. Tutaj jesteśmy w Meksyku, tutaj jesteśmy w Brazylii, tutaj nagle w Japonii i. i to jest tak wmontowane, że nam jako widzom trudno się zorientować, co się właściwie dzieje. Oczywiście, po obejrzeniu całej sekwencji, już rozumiemy, że mamy ten montaż równoległy po to, żeby pokazać, że Mateusz leci do każdego z tych krajów, żeby rekrutować, tak to nazwijmy, kolejne dziecko do Akademii. No to wiadomo, że po obejrzeniu całej tej sekwencji jest to jasne. Ale to, jak jest to motyw wprowadzony, jest niezwykle słabe. I szczerze mówiąc, gdybyśmy od razu dowiedzieli się, gdy wprowadzimy tego bohatera Mateusza, i mamy tu wyjaśnione, że okej. Okay. Jest to postać z Akademii Pana Kleksa, wiemy, że ona przybyła na Ziemię, żeby zaprzyjaźnić się z różnymi dzieciakami i wprowadzić je do świata Akademii i mamy tą informację podaną na początku, to potem ten montaż równoległy, to wrzucanie tych, 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 tych krótkich sekwencji z różnych krajów w ogóle by nie raził, o tyle, że my jako widzowie widzielibyśmy, co się dzieje. Ale przez to, że jest to tak prezentowane niejasno i bez narracyjnego wytłumaczenia każdej z tych sklejek, to powoduje zagubienie, że my się w tym gubimy i nie wiemy, dlaczego w ogóle te ujęcia się pojawiają, co ten bohater robi, do czego zmierza. Panuje tu zbyt duży chaos. Następnie mamy wątek prezentacji Akademii, zdecydowanie najdłuższy chyba wątek w tym filmie który również kuleje, przede wszystkim dlatego, że jest to zbitek losowych scen, które się dzieją na terenie Akademii lub w pobliżu tej Akademii. Nie mamy tu prowadzonego żadnego głównego wątku fabularnego, poza tym, że w każdym z tych pomieszczeń, w każdym miejscu nakręcono jakiś teledysk. Następnie te teledyski po prostu ze sobą połączono. Tutaj docieramy do jednego z najważy... jednego z też z bardzo istotnych problemów tego filmu, czyli do problemów z budowaniem relacji między bohaterami oraz z przemianą głównej bohaterki. Jestem Ada. W tym filmie praktycznie w ogóle nie istnieje coś takiego jak relacja między bohaterami. Uwielbiam tego gościa. Mamy podrzucony ten wątek Wilgusów i ataku na akademię, który właśnie rozgrywa się wreszcie w tych trzech czwartych czasu trwania filmu, o czym wam już mówiłem i tam jest to ok w miarę skonstruowane. Ale twórcy zupełnie zapomnieli o budowaniu jakichkolwiek relacji. Ja w ostatnio w materiale co jest nie tak z Akademią Pana Kleksa wrzuciłem taki tekst, że wszystkie relacje tutaj są budowane na scenach witania się. I nie jest to dalekie od prawdy. Ja kiko, Dobry dzień. Zwróćcie uwagę, że te dzieciaki praktycznie w ogóle ze sobą nie rozmawiają i praktycznie w ogóle nie istnieją z punktu widzenia fabularnego. Cała zbiorowość dzieci, tych wszystkich dzieciaków, które Mateusz zrekrutował, ale też innych mieszkańców Akademii, te wszystkie postaci istnieją jako pionki w kadrach, jako pewnego rodzaju uzupełnienie świata przedstawionego. One nie mają nic do powiedzenia. Czy to dobrze, czy to źle? To zależy. Zależy od tego, o czym ten film jest. Gdybyśmy mieli tutaj jakiś istotny wątek fabularny, poprowadzony, na przykład istotną relację między Adą a Albertem, jeśli już nacisk jest położony jakoś na tą parę bohaterów, gdyby. Nic by nie stało na przeszkodzie, żeby ta historia była o nich, o ich przeżyciach, o ich emocjach. Gdybyśmy mieli tutaj położony nacisk na ten element, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pozostałe dzieciaki były tłem. Że wiecie, mamy też innych mieszkańców akademii, oni gdzieś tam są, czasami rzucą jakiś tekst, uczestniczą w tych zajęciach, gdzieś się tam przewijają, i wtedy bez problemu mogą być elementem konstrukcji świata przedstawionego. Ale tutaj, jako że jakiejkolwiek relacji brakuje, to bardzo przeszkadza również to, że te postaci się gdzieś tam w kadrach pojawiają. Niby mamy jakieś sceny przywitania między nimi, gdzieś tam pojedyncze kwestie dialogowe ich, 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 ich trafiają, ale my o nich nic nie wiemy. One, te dzieci są jak pionki w kadrze, które nic nie znaczą. No i tutaj docieramy do głównej, e, głównej relacji, właśnie e, Alberta z. Adą, która praktycznie nie istnieje w tym filmie. Zwróćcie uwagę, że sceny z nimi to jest jedna scena, gdy się witają. Jestem Adam. Druga scena, gdy w obrębie teledyskowej piosenki Albert mówi, że się tutaj nie nadaje do Akademii. Nie nadaje się tutaj. Cholera wie dlaczego. To nie jest w ogóle wyjaśnione. Nie ma żadnego budowania emocjonalności tego dziecka i wydarzeń z nim związanych, no ale twierdzi, że się nie nadaje. Trzecia scena, gdy razem wyruszają. W poszukiwanie tego dzieciaczka wilka człowieka, i trafiają do tej bajki, gdzie Albert ginie tajemniczo i zamarza. Następnie Ada tam wraca do tej bajki, widzi, że jest na tym zamarzniętym jeziorze. On tam umiera. O, spoiler, wybaczcie. I mamy dramatyczną scenę która totalnie, po widzu mówiąc potocznie, spływa, bo nam nie zależy na tym dzieciaku. My go nie znamy, my nie wiemy kim on jest, o co chodzi. W ogóle, w ogóle nie ma żadnej zażyłości między, tymi, yy, między Adam a Albertem, więc trudno, żeby nagle nam zależało na tym, że chłopak gdzieś tam wpadł do jeziora i zginął. Tak naprawdę cały element konstrukcji scenariusza, który ja nazwałem prezentacją Akademii Pana Kleksa, który trwa 35 minut, powinien być elementem skoncentrowanym na budowaniu tej pary bohaterów. Niech uczestniczą w kolejnych zajęciach, niech ten pankryks się tam wygłupia, niech robi dziwne rzeczy, niech pokazuje magiczne wydarzenia cudowne. I w kontekście poznawania tej akademii osadzamy budowanie się ich relacji. Dwie pieczenie na jednym ogniu. A twórcy wpadli w jakąś dziwną pułapkę, gdzie skoncentrowali się tak bardzo na tej teledyskowości, na tej muzyce, na tym pokazywaniu tych ujęć, tych, tych dziwnych wydarzeń, tych sekwencji, że zupełnie zapomnieli o tym, czym tak naprawdę film stoi. O czym powinien opowiadać, czym powinien być. I gdybyśmy właśnie w obrębie tej prezentowania Akademii równocześnie prezentowali budującą się relację, przyjaźń, zażyłość, może miłość, to potem ta finalna scena, gdy Albert siedzi zamrożony na tym, w tym jeziorze, ginie, pada w tą wodę, jest rozpacz, o wiele mocniej by to na nas podziałało, bo my byśmy mieli jakąś historię tutaj. Mielibyśmy jakąś materię filmową, której możemy się przyczepić, którą możemy zrozumieć. Zdążyliśmy się z tymi bohaterami zaprzyjaźnić, polubić ich, i teraz faktycznie jest to dramatyczne wydarzenie. Ale nie w momencie, gdy ci bohaterowie praktycznie w warstwie narracyjnej nie istnieją. Zatem Akademia Pana Kleksa jest filmem, który nie ma w ogóle głównego wątku fabularnego, motywu przewodniego. Jest filmem, który cierpi na ogromny problem z balansowaniem kompozycyjnym scenariusza. Gdzie tak naprawdę wstęp trwa ponad godzinę, a zawiązanie jakiejkolwiek akcji występuje w 3 czwartych czasu trwania filmu, i to powoduje takie rozmycie się głównego wątku fabularnego, poszczególne elementy są bardzo słabo zrealizowane i słabo zmontowane. I wreszcie nie ma tu budowania jakiejkolwiek relacji między bohaterami, którzy nie istnieją. Już, pomijam, już wspomniałem o tej przemianie głównej bohaterki. Też mógłbym się tutaj przyczepić, że ona została słabo zrealizowana, ale okej, okay, chociaż jest gdy bohaterka, gdy Ada wraca do świata rzeczywistego, konfrontuje się z tym psem i konfrontuje się ze swoimi słabościami i wraca do Akademii Pana Kleksa silniejsza. Więc chociaż mamy ten jeden element budowania scenariusza, przemianę bohatera, jako tako odhaczony, ale wszystko inne tutaj leży. I dlatego wydaje się, że jest to film o niczym. Dlatego wydaje się, że jest to pewnego rodzaju eksperyment. Że jest to dzieło, które, jak ja to powiedziałem w recenzji, mogłoby istnieć na YouTubie jako zlepek scenek, bo tym tak naprawdę jest, jest zlepkiem losowych scenek, które nie posiadają żadnego związku ze sobą fabularnego. To tyle. Tym materiałem chciałem zamknąć już na kanale zupełnie temat Akademii Pana Kreksa, ale realizując materiał ostatni, co jest nie tak. Wiecie, poczułem wewnętrznie, że okej, okay, mimo wszystko warto o tym filmie porozmawiać przez chwilę na poważnie. A fakt, że właśnie jest udostępniony na streamingu, możemy go obejrzeć na Netflixie, bardzo te powstanie tego materiału mi ułatwił. Mogłem sobie obejrzeć te ten film na spokojnie przez kilka razy, mogłem sobie zgrać poszczególne ujęcia, przeanalizować ile wiecie, który segment trwa, i yy, bez problemu tak bardziej merytorycznie do tego podejść. Z drugiej strony pomyślałem, że przygotowanie takiego materiału może być dla was też pewnego rodzaju. Taką lekcją konstrukcji filmów, tego na co się powinno w filmach zwracać uwagę, że wiecie, mimo wszystko, krytykując tutaj Akademię Pana Kleksa, mam nadzieję, że z tego materiału jesteście w stanie wynieść coś więcej dla siebie, jakąś wartość dodaną odnośnie tego, jak powinno się budować, przynajmniej na takim podstawowym poziomie, e, produkcje filmowe. E, więc mam nadzieję, że mimo wszystko coś dla Was, dla siebie wynieśliście z tego materiału. W każdym razie, tym kończymy e, akademię, przygodę z Akademią Pana Kleksa na gałęzi. Ale chciałem taką kropeczkę na D. Postawić mimo wszystko. Dzięki piękne za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach.